Yeah. Who will be the second MC to get the smack? Yeah. I hope that you can handle your witches so she should get the yeah. Od 25 lat zajmuję się tańcem breakdance. Na początku to było tylko hobby, później zauważyłem, że mogę w ten sposób żyć, zarabiać pieniądze, robić to, co lubię. W Nowochódzkim Centrum Kultury prowadzę zajęcia od 15 lat. Dobrze mi się współpracuje z dziećmi, świetnie się odnajduję w tym fachu. Fajnie mi się z nimi rozmawia, tańczy. Dużo się tutaj uczy, różnych fajnych rzeczy, spoko się tańczy. W przyszłości chciałabym... Może uczyć tego breakdance'u. Kopnąć Indian, kopnąć ty. Rewelacyjne są zajęcia. Breakdance jest tańcem specyficznym, takim, gdzie pomaga zwłaszcza chłopcom wyładować tą energię. Przychodzimy z Hugo na zajęcia już drugi rok. Daje mu to ogromną radość. Może tutaj się spełniać, jest pełen energii, więc może ją bardzo pożytecznie ulotnić. Cieszy się jak tańczy, cieszy się jak jest na scenie. Kiedy byłem mały, jak chyba każdy, chciałem być aktorem. Jak najbardziej zrealizowałem swoje marzenie ze sceną związane. Nigdy w życiu nie sądziłem, że zatańczę w operze. Udało się. Okazało się, że potrzebują ludzi do dwóch arii operowych, Giannis Kiki, a druga Bajace. Z Nową Hutą jestem związany w różnych projektach. Między innymi prowadziłem Ukryte Skrzydła w Teatrze Ludowym. W NCK-u jakiś czas temu udało mi się namówić kierownictwo do tego, żebyśmy spróbowali zrobić właśnie spektakl teatralny. Kronika polskiej kinematografii. Teatry same się do mnie zgłaszały za każdym razem. Potrzebowali kogoś, kto się kręci na głowie po prostu. Potrafi się poruszać, obracać się na różnych częściach ciała. No to jedziemy! Dawid jest dobrym b-boyem, no i dobrze tańczy, no i umie uczyć. Dawid to jest dobry zawodnik, no bardzo dobrze tańczy, wygrał dużo zawodów. Dobrze tańczy, nawet bardzo dobrze tańczy, no i jest fajny. Jest śmieszny na zajęciach, miły i po prostu no, umie uczyć, ma do tego talent. Można fajnie pogadać z Decem. Decu bardzo fajny jest i w ogóle ma fajny charakter. Dawid jest fajnym instruktorem. Dawid jest tancerzem, gdzie jest kochany przez dzieci, umie to robić. Widać, że to jest jego pasja. Za tydzień we wtorek odrabiamy zajęcia, kiedy mnie nie było. W środę. Muzyczne spotkania na Wzgórzach Krzesławickich to cykl powstały w 2006 roku. Organizatorami są Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, Rada Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie oraz Parafia Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich. Jest to cykl, którego zasadniczym celem jest promocja muzyki poważnej o inspiracji religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej. Niemniej jednak do tego wydarzenia zapraszani są inni wykonawcy, soliści, instrumentaliści, zespoły kameralne, chóry, orkiestry oraz aktorzy.
Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na koncert paschalny. Wykonawcami są oboistka Magdalena Karolak, pan klawesynista Marcin Świątkiewicz oraz organista Michał Białko. Całą trójkę charakteryzuje to, że pomimo młodego wieku mają swoją już renomę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Przyjemność dzisiaj usłyszeć sonaty Alessandro Bezocchiego. To jest muzyka w stylu opery drugiej połowy XVIII wieku. W tych sonatach, powiedzmy, obój jest takim protagonistą. W Krakowie grywam już wiele razy, między innymi z kapelą Krakowiensis, natomiast w Nowej Hucie gram pierwszy raz i bardzo się cieszę na ten występ.